sławnie u wrót pogotowia ratunkowego, ratownictwa medycznego. Przedstawię tutaj pana radnego Rady Powiatowej, sławnie pana Starka Jarosława. Słuchajcie, ale tam musi być cicho, jeśli my mamy słyszeć, co tutaj się dzieje, dobra? Pana Starka Jarosława, to jest radny Rady Powiatu z Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiejsza nasza konferencja tak na szybko i na prędce zwołana jest wynikiem wczorajszego kilkudniowego przetargu na ratownictwo medyczne i jednocześnie fakt, że 10 maja prezydent Komorowski podpisał ustawę o działalności leczniczej, która tak naprawdę zmusza wszystkie samorządy i organy prowadzące do komercjalizacji szpitali, czyli do przekształcenia spółki prawa handlowego, a potem prywatyzacji. To jest właśnie pierwszy krok, dzisiejsza decyzja wygrania przetargu na ratownictwo medyczne przez firmę prywatną. To jest pierwszy krok do demontażu systemu ochrony zdrowia, sprzedaży polskiej służby zdrowia, albowiem nie ma działalności naprawczej, nie ma programu naprawczego, natomiast wszystkie te oddziały, które będą dochodowe, wszystkie te części szpitala, które są dochodowe, będą po prostu wykupywane albo wyprowadzane na zewnątrz przez i zakupywane przez firmy prywatne. Nie liczy się w tym momencie ani doświadczenie, ani profesjonalizm, ani jakość świadczonych usług, ani również bezpieczeństwo zdrowotne, natomiast liczy się ekonomia, liczy się pieniądz. Prawo i Sprawiedliwość nie wyraża na to zgodę. Przypomnę i podkreślę bardzo, że w piątek rozpoczynamy akcję ogólną, krajową akcję referendum, zbierania podpisów pod referendum, które będzie się wprowadzało do tego, że ludzie pytali społeczeństwa polskiego, czy jest za komercjalizacją, powszechną komercjalizacją publicznych szpitali i prywatyzacją, czy też nie. Dzisiejszy właśnie nasz protest jest właśnie wyrazem sprzeciwu przeciw sprzedaży, wyprzedaży, powiedziałbym, polskiej służby zdrowia, przeciw wyprowadzaniu na zewnątrz opłacalnych procedur. Taką właśnie działalnością jest ratownictwo medyczne, które w strukturach szpitala przynosi korzyści i zyski, natomiast to się już wyprowadza i zapowiadam, że złożę w dniu jutrzejszym do Najwyższej Izby Kontroli wniosek o sprawdzenie prawidłowości tego przetargu, albowiem nie może być tak, że cena i tylko i cena gwarantuje wygranie oferty. Zdajemy sobie sprawę, że w takich okolicznościach cena jest bardzo ważna, ale nie może być jedynym kryterium wygrywania ofert tak bardzo wrażliwej.